Natalia Bajer jako jedyna z zawodniczek wrocławskiego klubu dotarła do czołowej szesnastki turnieju głównego, w którym rywalizowały 64 tenisistki. Tu niestety trafiła na triumfatorkę poprzednich zawodów cyklu, Antoninę Szymańską. Bajer wygrała pierwszego seta w pojedynku z reprezentantką GLKS-u na Darzyn, ale przegrała 4 kolejne partie i nie zakwalifikowała się do ćwierćfinału. W walce o miejsca 9-16 wrocławianka uległa Renacie Gumuli z Lublina i zakończyła ostatecznie zawody na 16 pozycji. Miejsca w trzeciej dziesiątce zajęły dwie inne tenisistki stołowe Wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, Ada Jończyk i Daria Łuczakowska. Paulina Knyszewska i Marta Hrabąszcz uplasowały się na odległych pozycjach. Zwyciężczynią trzeciego turnieju kwalifikacyjnego seniorek w Częstochowie została Katarzyna Grzybowska z MKSTS-u Polkowice, która w finale po zaciętej walce pokonała wcześniejszą pogromczynię Natalii Bajor, Antoninę Szymańską 4-3. W krajowym rankingu sezonu 2012-2013 liderką pozostaje aktualna mistrzyni Polski Likian z KTS Tarnobrzeg, która wyprzedza Natalię Partykę i Antoninę Szymańską. Czwarta jest Katarzyna Grzybowska. Najlepsza z wrocławskich tenisistek stołowych Daria Łuczakowska jest 10, a jej koleżanka klubowa Natalia Bajor zajmuje 18 lokatę.